18 maja w Jedliczu odbędzie się po raz piąty nocna jazda ratowników. Organizatorem akcji charytatywnej jest portal Krosno 112 oraz OSP Dobieszyn. W tym roku wolontariusze będą zbierać fundusze na rehabilitację dla Grzegorza Karasia z miejsca piastowego. 2 lata temu ratownik medyczny z ponad 25-letnim stażem doznał rozległego udaru. Wierzymy, że ta akcja przyniesie oczekiwany rezultat, czyli będziemy mieć, czy Grzegorz będzie miał środki na rehabilitację, na dalsze leczenie i będziemy mieć środki na to, żeby można było wyremontować mieszkanie Grzegorzowi. To jest dobre kilkanaście tysięcy, jeśli chodzi o remont, dostosowanie mieszkania Grzegorza, domu Grzegorza. Natomiast jeden turnus rehabilitacyjny to jest w granicach 5-7 tysięcy. W akcji wezmą udział strażacy oraz przedstawiciele służb ratunkowych z całej Polski. Odbędą się pokazy, prezentacje i koncerty. Będzie to jedna wielka lekcja edukacyjna związana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym z racji tego, że nasz główny bohater Grzegorz z miejsca piastowego jest cały czas ratownikiem medycznym. Stąd duże zaangażowanie służb medycznych, więc akcja edukacyjna związana także z udzielaniem pierwszej pomocy, ale też szereg innych atrakcji dla tych, którzy tam przybędą. Będą samochody wyścigowe, nie zabraknie atrakcji lotniczych, będą symulatory. Oczywiście wiele pokazów, będzie pokaz ratownictwa związany z wypadkiem masowym. Oczywiście atrakcje artystyczne, soliści, przybędzie oczywiście orkiestra dęta OSP, miejsce piastowe. Podczas ubiegłorocznej akcji udało się zebrać ponad 25 tysięcy złotych dla Olusia z Krościenka Wyżnego. Zbieraliśmy pieniążki na operację, co tutaj wszyscy wiedzą, bo to głośna akcja jest odnośnie zbiórki, którą potrzebne były środki na operację w Ameryce. Cały czas trwa też zbiórka na rzecz Grzegorza Karasia za pośrednictwem Fundacji Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na portalu Krosno 112 oraz na stronie internetowej Telewizji Obiektyw.